Witam Was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Together. No, musimy trochę zwiększyć. No, ja tak to nazywam. Dobra, ale złapaliśmy coś. W sumie najpierw może zabijemy go. A usmażyć to może trochę później. Najpierw ogarniemy te sanity. Dobra, tylko ja się dalej zastanawiam, gdzie jest tamten koleś z tym workiem? Bo z chęcią bym na niego zapolował. Czy tego zabijać? Nie, w sumie nie. Ale w sumie, gdzie on by był? Mniej więcej dziś go tutaj widziałem. Dobra, no to może pójdziemy do świń. Chociaż pewnie spieprzyły znowu do swojej chaty. Ale się zobaczy. Dobra, morale 75, ale no dalej to nisko. Przy okazji może coś znajdziemy. Dobra, może poczekam na niego. Ten, zanim wyjdzie, to trochę minie. O, jednak nie. Dobra, zajebiście. Dobra, ale te morale znowu mi spadają. A raczej podczas walki to ich nie odzyskam. O, kolejne jedzenie, ok. Jak najbardziej ok. Dobra, nie zabijam. Pieprzam. Ale tu nawet ci pokazuje, gdzie poleci. Tylko już na pieprza. No to te świniaki mają nieciekawie. Ale panie, kurde, chciałem się napieprzeć ze świniami. Żeby zdobyć tę skórę. Ta, nawet jedną mam w sobie. Myślałem, że schowałem. Ale dobra. Jeszcze trzy świńskie skóry. Już nawet nie pamiętam dokładnie, do czego mi ona jest. Chociaż w sumie zaraz sprawdzę. Ile mi tej zgnilizny dają? No naprawdę, nie potrzebuję jej. Dobra, gdzie to było? A tylko mi znowu podpieprzą. No, podejdę do tego, będzie lepiej. No, 4. 3.
A w sumie to mogę wziąć i ugotować. Wezmę jeszcze dwa na wszelki wypadek. A, sadlerz obudziłem. Dobra, za ile się kończy? Dobra, powinno już. No, dokładnie. Kim się napieprzasz? Dzięki. Chcę myśleć, co za cygan. A może to jedzenie po prostu dłużej jest? No, to by miało sens nawet. Dobra, więcej raczej nie muszę jeść. Dobry, w końcu idę na te świnie. Mam nadzieję, że mi dadzą to, czego potrzebuję. Czyli świńskiej skóry razy 3. Resztę to może mi dawać, co chcą. Do wyboru, do koloru, tylko żeby to były te 3 świńskie skóry. Jak ja się cieszę, że ja się tutaj nie osiedlałem. Bo bym miał nieciekawy deszcz meteorytów co kilka dni, tak mi się wydaje. No widziałem tutaj tylko dwa razy, no ale może było częściej. Chociaż z drugiej strony nawet dobrze jest ten deszcz meteorytów. Dlatego, że mam stały dostęp do kamieni. Oraz od czasu do czasu też do jedzenia jak jakieś zwierzę zabije, które nie jest mną. No, nieciekawie to jest moją postacią. Gdyby nie ten ogień, no to bym miał ponad 100 morali. Dobra, mam 70. 80. 70. Dobra, to nie jem tego już. Dopiero będę mi jeść, jak przynajmniej będę mieć 100 morali. Wtedy będzie w miarę okej. Dobra, jeszcze z nimi się nie napieprzam. Wolałbym najpierw poczekać ten cały dzień, bo ta czapka mi zwiększa morale tylko w dzień, a w wieczór już nie. Więc sobie po prostu poczekam i tyle. Jeszcze tą chwilę chociaż. Nie, no serio. Dobra, jedz. Masz tak 80 morali, więc nie jest źle. Jest nawet dobrze. No i na spokojnie wrócę do chaty. No szkoda mi tych świńskich skór, że w ogóle nie ma. Że nie było.
Ja trochę daleko mam nawet. Myślałem, że lekko bliżej. Chociaż może też dlatego się wydawało tak, że trochę bliżej, bo a to polowałem na te szopy, a to jeszcze zbierałem trawę, a to jeszcze zbierałem kwiatki. A teraz tylko taki powrót bez niczego. Bez niczego po drodze. Dobra, czy coś schować? W sumie mógłbym to. Dobra, poukładane mam wszystko. Zero burdelu w inwentory. Wszystko jest ok, oprócz morali. Dobra, to wezmę, żeby mieć więcej miejsca w kwipunku. No i jak zwykle w poszukiwaniu kwiatków. O, tam mam dwa. Tylko że to dwa za mało, powinno być jeszcze kilka. A, to tutaj ten portal. A, nie zdążyłem. Tyle, bo dlatego nie zdążyłem, bo mam dwie ręce na klawiaturze. Czy budować siekierę? A, nawet bym nie mógł. A nie, nie, nie. Przecież mógłbym, pojebało mi się. Tam jest tego od cholery, tych kamieni. A, w sumie mógłbym gotować, bo po co tyle czekam? A, to mam. Jak myślicie, takie ognisko starczy? Szkoda, że nie można tego połączyć, żeby tutaj była stówka, a tutaj był wtedy 10%. No ale nie można mieć wszystkiego. Szkoda. Powinno spokojnie starczyć tyle. Mamy 89 morali, chcemy więcej. O! Nawet widać było, jak został złapany. No, nawet dalej jest ognisko. Chociaż, czy bym mógł mniejsze ognisko zrobić? Znaczy wątpię. Bo jedno by się tak długo utrzymywało. Nawet. Więc pewnie to na resztkach się utrzymywało to ognisko. O, dzięki. Właśnie, wędki jeszcze w ogóle nie robiłem. W sumie, właśnie, w sumie zobaczę, co jest potrzebne na wędkę. Albo nie, nie, nie. Idę do świniaków, skoro jest jeszcze dzień. Poprawiłem sobie morale, więc mogę na świnie zapolować jak najbardziej. Mam 91 morali. I z tymi moralami będę wam informować, bo robię live i tak naprawdę, żeby zmienić teraz kamerkę, to bym miał trochę ciężko, bym musiał na chwilę live zatrzymać albo wyłączyć grę, bo tutaj nie można zapozować, trochę głupio, no ale cóż. Ale to raczej nie jest tak bardzo przeszkadzające.
Dobra, na nich chwilowo nie muszę zapolować. Najważniejsze są teraz świnie, one są priorytetem. Dobra, ale kwiatki są. O, zajebiście. Ale dziwne, te kwiatki wyglądają na dużo większe niż taki pojedynczy, a też daje tyle samo, czyli 5 morali. Powinno dawać 10, było w sumie lepiej nawet. Raczej, nie tylko, że łatwiej, ale lepiej to by wyglądało, że taka kilkanaście kwiatków to wygląda to na kilkanaście kwiatków, a daje tyle co jeden. Wydaje, wesoły się nie mogę. Ja w sumie nie robię live'a tak długo. Bo 2 godziny. Dobra. Serio? Nie, full auto. Ale panie. Dobra, polujemy na szopy. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden szop. Jak najbardziej okej. Rozpieprzył mi w drzewach. No, mi się to podoba, że nawet nie dadzą rady zareagować. O wiele lepiej dla mnie. Już kurwiłbym się, gdyby tutaj wyszedł. Bo tutaj to go w ogóle nawet nic nie mogę z nim robić. To tyle mogę z nim robić, jak on się schowa za drzewami, to tyle co on jak jest skampiony u siebie w norze. Czyli w obu przypadkach nic. Dobra, no to będzie, będę wracać, ale tą stroną, żeby pozwiedzać. No nie, w sumie już mam 120 morali, czyli fulla. Nie no, to mi się podoba. No traf. Mam tyle tych pochodni. Znaczy tyle. Dwie. Ale by sporo mi dały. Jak mam na niego zaatakować? No podejdź. Mięso. Jak raz kiedyś chciałem coś zjeść, to przy 10 świniach pod rząd miałem skórę świni. Teraz jak chcę skórę świni, to mam cały czas mięso. Jak pech, to pech. Ja się rozumiem, gdyby 50% tego, 50% tego, to bym nie mógł narzekać w żaden sposób, czy chcę tylko mięso, czy chcę tylko skórę. Bo jakbym połowę tego dostawał, połowę tego, no to na co bym miał narzekać? Na nic tak naprawdę. A jak dostanie 90% czego nie chcę, trochę kiepsko. Dziesięć powinno spokojnie starczyć. Ja się zastanawiam, co to jest takiego, te dziwne dźwięki. I właśnie, jeszcze pancerza nie mam.
Dobra, ale wiem, gdzie jest jeden świniak. Czy może znajdę kogoś jeszcze? Ale sporo tutaj tych świetlików jest. Nie ma co. O, kolejny. Kolejny. Już trzy świniaki. Czyli nie jest źle. Jak myślicie? To starczy? Ta pochodnia? No, nie starczy niestety. Będzie pewnie 90% tego. No. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara.